Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tak? No tak. <laughs> witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie na temat ducha proroctwa. No rozumiem, że taka mało współczesna nazwa, ale. Zaraz wytłumaczymy o co chodzi i skąd się to bierze, bo to nawiązuje do pewnego wersetu. Słowo takie wstępne wprowadzenie. A dobra, zanim jeszcze to. Piotr ustawia zegarek. W ogóle my się nie przedstawiamy w tych odcinkach. Ja mam na imię Piotr, Piotr Marcin. Yeah. Ustawiamy zegarek. Na ten odcinek musi być jako pierwszy w ogóle opublikowany, ale <noise> to już nie wyjdzie. Byśmy z grubej rury zaczęli. No prawda? Zegarek Piotr ustawił, dlatego że wszystko to, co dzieje się powyżej 40 minut, mniej więcej, z czym nie zdążymy, to publikujemy w formie podcastu i link do tego podcastu i możliwość wysłuchania tych wersji audio znajduje się pod filmem. Więc jeśli dzisiaj z czymś nie zdążymy, to na pewno sobie tam porozmawiamy i będzie można było tego wysłuchać. Natomiast słowem wstępu, w Ogrodzie Eden da się zauważyć, że ludzie z Bogiem mogli rozmawiać. Tak. Dziękujemy. <śmiech> <śmiech> Za zamknięcie okna. <laughs> to będzie dobry odcinek. <śmiech> <śmiech> tak. Um. Natomiast, tak jak pisze Izajasz, e, że to nasz grzech spowodował to, to rozdzielenie, ten, ten dystans między nami a Bogiem. E, jak tutaj pisze, lecz nasze winy to was odłączyło od waszego Boga. E, więc Bóg zaczyna przemawiać już nie bezpośrednio tak do ludzkiego ucha, przynajmniej tak powszechnie do wszystkich, ale. W jaki sposób Bóg zaczyna przemawiać do człowieka, to Stary Testament pokazuje, że są prorocy. Mm -hmm. Ale po śmierci Jezusa, co mówi Nowy Testament? Czy jest jakieś upowszechnienie? Bóg przemawia, zaczyna przemawiać do wszystkich ludzi? Czy do, do chrześcijan, którzy jemu wierzą? Czy wciąż ta funkcja proroka nie zgasła i ona jest? No, ja mam takie wrażenie, że. Hmm, chyba przez to. W ogóle to jest takie fajne, że to te, ten komplet odcinków tak fajnie się tematycznie cały spina, prawda? Bo hmm. właśnie mówimy o, o Duchu Świętym, o jego, o jego wpływie na nas, o jego darach, owocach i tak dalej. I znowu wracając do, do Osoby Ducha Świętego, ja mam takie właśnie wrażenie, że okej, okay, tych yy, proroków. To też, nie, to też nie możemy powiedzieć, że po Jezusie ich nie było, no bo jak czytamy dzieje apostolskie, albo tak dalej, to, to, oni, to oni byli. Natomiast mam takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale właśnie od odejścia Chrystusa, od niego Wstąpienia Jezusa, mam takie wrażenie, że jeszcze, jeszcze większy nacisk jest postawiony na to przemawianie Boga przez Jego, przez Jego Słowo. Kiedy już mamy tak jakby komplet, no to też ciężko mówić, że Stary Testament jest no nie wiem, jakoś niepełny, prawda? Ale kiedy mamy i Stary Testament, i Nowy Testament, i mamy posłanego Ducha Świętego, który ma nas uczyć i tłumaczyć te wszystkie rzeczy, to tak jakby jest tak zwrócona taka szczególna uwaga na to, że. Tutaj jest wszystko, czego potrzeba, i w taki sposób też Bóg może do nas przemawiać. No, zgodzę się, bo właśnie w Nowy Testament podaje nam te wersety, że całość pisma jest natchniona przez Boga i pożyteczna, i jest w Nowym Testamencie wiele podkreśleń, że właśnie Stary Testament, tak? a to wszystko przyszło na tamtych ku naszemu. Więc mm -hmm. to prawda, jest jakby zwrócona <coughs> mocna uwaga do. Pisma do dzisiejszej Biblii, żeby tam szukać właśnie autorytetu. Ale czy funkcja proroka nie zgasła w Nowym Testamencie? No, można tu przytoczyć kilka fragmentów. Ja sobie pozwolę na taki fragment z dziejów apostolskich z 21 mm -hmm. rozdziału. Tutaj jest powiedziane, wyruszywszy zaś na nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu Ewangelisty, Filipa, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego, a miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. Ale rodzinka. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. No właśnie, więc można zobaczyć. Tak. Rodzinka niesamowita, prawda? Bo potem jeszcze kolejny się o Pięciu proroków na jednym miejscu. No, no właśnie, więc można zobaczyć, że wydaje się, że w, 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 kiedy czyta się o tym pierwszym kościele, w wczesnym kościele, że dar proroctwa był bardzo żywy. Że, że w, w różnych miejscach, w różnych gminach, zborach chrześcijańskich można było spotykać proroków. Ale też dla mnie ciekawe jest właśnie z y, kilka rozdziałów wcześniej, też w Dziejach Apostolskich. Dla mnie fajnie jest to przedstawione, m, bo w 13 rozdziale, w pierwszym wersecie, w Antiochi, w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Synelon, z Niger i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby to pokazuje, że prorok m, nie był tak jakby, nie wiem, jeden wielki dla całego Kościoła, tylko ten duch proroctwa się tak manifestował, że jakkolwiek to może trochę dziwnie zabrzmieć, ale że duża część zborów miała własnych proroków. Oczywiście nie w takim kontekście, że każdy nauczał czegoś innego, mm -hmm. no bo będziemy też o tym mówić, kim prorok był i jak rozpoznać, czy jest ktoś prorokiem bożym, czy, czy nie. Natomiast no to było takie ciekawe, że była osoba, która była w taki sposób błogosławiona przez Ducha Świętego, do której można było przyjść i Zapytać się o radę, która mogła przekazać jaką jakieś słowo, słowo Boga w taki szczególny sposób. Mm -hmm. No dokładnie. To jest dla mnie też ciekawe, że właśnie te gminy czy poszczególne zbory e, miały, miały proroków. Nie? Mm -hmm. to, to, to jest warte zauważenia, że to było bardzo powszechne. W czasach nowotestamentowych to było bardzo e, powszechne. No dobra, e, ale to, no to było. I teraz. <kluzny> Mam wrażenie, że większość chrześcijaństwa podchodzi z racji tego, że jakoś mało się słyszy o prorokach, podchodzi do tego tak bardziej z dystansem. Ale czy, czy są jakieś zapowiedzi biblijne, czy właśnie, że, że ci prorocy będą funkcjonować aż do. Do, do czasów eschatologicznych aż do końca czy to jest jakiś moment gdzie Bóg uznał że słowa już jest na tyle dużo wystarczająco że już można wszystko przeczytać wszystko wiedzieć wystarczy duch który do słowa prowadzi czy jednak ta funkcja proroka dalej będzie funkcjonowała i możemy się spodziewać że w naszych czasach też ono też prorocy mają swoje miejsce w kościele znaczy się jest czasami taki trend w różnych gdzieś tam hmm w różnych nurtach chrześcijańskich, który mówi o tym, że dary duchowe generalnie wygasły wraz tam z apostołami, prawda? Ciekawe. No jest tak i, i są nie takie bardziej bym powiedział, może już takie narodowe kościoły czy wiecie takie takie już bardzo tradycyjne. Niejednokrotnie, niejednok czy konserwatywne, prawda, patrzą czasami na dary duchowe. Z takim wielkim dystansem, także o to tam się coś dzieje, to znaczy, że to trzeba się trzymać prawda, na dystans, bo to jest niebezpieczne. Inne z kolei nurty chrześcijańskie bardzo w, jakby wchodzą to i mówią: jak tam nie masz tego, to absolutnie tam Boga nie ma, prawda? i, i trzeba, trze, trze, trzeba się zdystansować z kolei do, do tego. Y Natomiast jestem przekonany, że prawda gdzieś jest pośrodku, że oczywiście dary duchowe, Biblia nic o tym nie mówi, żeby wygasły, żeby Bóg powiedział: O nie, to jest tylko zarezerwowane dla pierwszego wieku, a później to już nie. Ale z drugiej strony, to co sobie też mówiliśmy gdzieś tam na tych poprzednich odcinkach, że te duchowe dary, w tym dar proroctwa, no, niekoniecznie musi być tylko od Boga. No nie? Mm -hmm. Ale dla Słowa. mnie taka obietnica, yy, która właśnie dotyczy tak bardziej czasów końca, którą bardzo lubię. Czekajcie, ksiąga Joela, to jest. Gdzie ona jest? My też się gubię czasem księgi. Czekaj, jest Ozeasz, jest Ozeasz, później jest Joel, właśnie. tak. Jest taki malutki. Dobra, i, i, i tam właśnie jest w trzecim rozdziale powiedziane: Potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha no właśnie to tutaj jest powiedziane w tych owych dniach jakie to dni i ukaże znaki na niebie i na ziemi krew ognia krew ogień i słupy dymu słońce przemieni się w ciemność księżyc w krew zanim przyjdzie u wielki straszny dzień pana no właśnie czyli jakby joel wspomina koniec świata powtórne przyjście chrystusa i mówi że jakby w tych dniach poprzedzających to wydarzenie Dar proroctwa, tak, bo on tutaj tak idzie mm -hmm. w, te, w ten dar proroctwa będzie dosyć powszechny, tak, bo on mówi i na córki, i na młodzieńców, i na starców, i na kobiety, i na mężczyzn, prawda. Mhm. Ale też fajnie chyba zwrócić uwagę, ten jeden tekst czytaliśmy na pewno wcześniej: właśnie 31 werset 12 rozdziału, pierwszego listu do Koryntian. Starajcie się usilni o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, ale też pierwszy, pierwszy werset 14 rozdziału. Dążcie do miłości, zabiegajcie o dary duchowe, a szczególnie o to, abyście mogli prorokować. To wskazuje na to, że te dary, te, szczególnie właśnie proroctwo o tym, kto, prorokowanie, o którym teraz rozmawiamy, no, nie ma wskazówek mówiących o tym, że w pewnym momencie one miałyby nie wiem, stracić ważność albo przestać być obecne w Kościele. Raczej właśnie one powinny się manifestować coraz bardziej, a przynajmniej tego powinniśmy pragnąć jako, jako wyznawcy Chrystusa. Mhm. Więc te, te fragmenty, które przeczytaliście tutaj, chociażby malutki Joelek, mówił o tym, że w czasach końca to będzie i mowa tutaj w dziejach apostolskich jest napisane, tam Piotr to mówi, nie? że oto tutaj wypełniają się słowa Joela i ja rozumiem to jako wczesny deszcz. Dla tych z Państwa, którzy nie rozumieją tych pojęć wczesny i późny deszcz, kiedyś może to gdzieś wyjaśnimy, natomiast to jest ten, ta pora takiej Takiego szczególnego błogosławieństwa, kiedy Duch Święty wylany jest na ziemię i spodziewamy się późnego deszczu, właśnie w czasach końca, gdzie ponownie to się, e, mm, to się odrodzi. Więc, bym powiedział, spodziewamy się kolejnego wysypu różnych umiejętności, darów ducha w kościele. Między innymi, właśnie daru proroczego. W liście do Efezjan jest napisane, że 4:11 On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Jeśli pasterze i nauczyciele i ewangeliści nie ustali, no to tak rozumiem, że prorocy i apostołowie również ten dar będzie obdarowywany kościół, więc spodziewamy się, że to dalej funkcjonuje. A jeżeli to funkcjonuje, to należy być otwartymi. Od Boga zależy, bo te dary, czy ja będę ewangelistą, pasterzem, to po części człowiek się może zaangażować w to i powiedzieć, dobre, ja jestem nie? i coś robię, jakąś misję prowadzę. Ale bycie prorokiem to jest chyba jeden taki, taki obszar, gdzie ewidentnie Bóg musi to zainicjować, no bo nie da się prorokować. Po prostu, znaczy, da się, tak, ale to jest, nikomu pożytku nie przynosi. Tak jak mówiliśmy, że w Starym Testamencie byli prorocy, którzy sami się wybierali i mienili prorokami, ale nic dobrego nie wnosiło. Natomiast, żeby być prorokiem, to Bóg wybiera. Natomiast, jeżeli spodziewamy się, że pojawią się prorocy, to ważne jest przyjrzeć się, jak rozpoznać właściwego proroka. I Biblia daje nam pewne wskazówki, na co zwrócić uwagę, żeby rozpoznać tego, kto się sam nim mieni, a tego, kogo Bóg wybrał. Nie? Jakie mniej więcej was argumenty, dowody biblijne przekonują? Czy pomogłyby wam właśnie odnaleźć, zrozumieć, czy ten gość, czy kobieta, czy, czy dziecko, tak? tutaj różne są osoby wybierane na to, według tego tekstu Jola że one faktycznie są powołanymi przez Boga prorokami. Dla mnie, ja bym chyba wrócił do tego, co mówiłem też na samym początku i to chyba jest dla mnie najważniejsze, trudne, ale najważniejsze. Czyli kiedy wychodzimy od tego, że podstawą naszej wiary powinno być objawienie w Pismie Świętym zawarte, mhm. no to to, 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 to to, co mówi prorok, nie ma, nie powinno być, nie może być sprzeczne z tym, co mówi Biblia. Więc to jest, powiedzmy, samo to, co prorok mówi, yy, musi, powinniśmy, yy, powinniśmy badać i sprawdzać, czy, yy, czy przypadkiem nie mówi coś wbrew pismy, pismu świętemu. Dlatego, że. Skoro ono jest podstawą naszego, naszej wiary, i skoro w nim w pełni objawia się Bóg, w pełni objawia swój plan i naturę grzechu, i zbawienie, i zmartwychwstanie, i wszystko inne, to z, jakiej, z jakiego powodu ten niezmienny Bóg nagle miałby chcieć się zmienić w słowach proroka? No, to się nie klei. Dlatego. Pierwszą taką cechą powinno być to, że to, co głosi prorok, powinno być w 100% spójne z Pismem Świętym. Zgadzam się tutaj, dla potwierdzenia właśnie słowa proroka Izajasza, który właśnie mówił, co dotyczy zakonu i objawienia. Tak? On zawsze mhm. mówi, że zwracał do zakonu i do objawienia. Jeżeli tak nie powiedzą, nie zabój się dla nich jutrzenka, czyli wszystko to, co mówią ludzie, czy to, co mówi ten prorok, powinno być przejrzane pod względem zakonu i objawienia, mhm. czyli, czyli pism. Ja sobie jeszcze tutaj przypomniałem odnośnie tego pewną historię ze Starego Testamentu, kiedy jeden prorok dostał słowo od Boga, miał iść wypełnić jakąś misję, jak miał wracać, to miał się nie zatrzymywać, z nikim nie rozmawiać, nie jeść, po prostu miał wrócić. Natomiast i, i to usłyszał od Boga. Natomiast przyszedł do niego inny prorok, kiedy już jakby wykonał swoją misję, wracał, przyszedł do niego i mówi, chodź do mnie do domu, zawróć, porozmawiamy i tak dalej, nie? No i on mówi, że nie, 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 ja dostałem wyraźną wskazówkę od Boga, że przecież mam wrócić da mnie, zatrzymywać się. Natomiast on powiedział, nie, nie ja też otrzymałem, prawda, poselstwo od Boga i, i Bóg powiedział, żebyś poszedł do mnie, tak? I Bóg powiedział, ja też jestem prorokiem Pana, no nie? I wiecie, i, i, i właśnie to jest to, nie? I Bóg później ukarał tego proroka, który był nieposłuszny jemu yy, i i dlatego wydaje się, że to jest taka lekcja również dla nas. No nie? Jeżeli Bóg coś powiedział w Biblii, to teraz nie będzie powoływał kolejnego proroka, który by przeczył temu, co jest w Biblii. Natomiast jeszcze taka druga dla mnie bardzo ważna cecha. Prorocy oczywiście to nie byli jacyś, nie wiem, jacyś nadludzie, prawda? To nie byli nadludzie, to byli zwykli ludzie, którzy. Oczywiście kochali Boga, którzy odpowiadali na jego powołanie, i Bóg ich wybierał, prawda? Wybierał ich spośród innych osób do tej szczególnej posługi. Ale właśnie Jezus, Jezus też swego czasu, kiedy mówił o prorokach, to właśnie on powiedział takie słowa w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale: Strzeżcie się fałszywych proroków, tych, co to przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są tylko wilki drapieżne. Po ich owocach rozpoznacie ich. No właśnie więc tak myślę, że to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, tak że y, życie proroka świadczy też o tym, od kogo on naprawdę pochodzi. I też nie tyle życie, ale też y, wpływ na życia innych. Tak. Patrząc hmm. na całą sytuację, którą ten prorok wywołał jakimś tam swoim poselstwem, możemy też jasno określić, czy zgodnie z tym tekstem, czy to jest prorok Boży, czy, czy nie, czy wprowadza zamęt, e, jakiś negatywny, nagle ktoś jakiś wprowadza podziały w społeczności, m, które nie powinny mieć, e, czy, czy nie. Aczkolwiek byłbym, byłbym, byłbym tutaj ostrożny, bo Jezus wprowadził dosyć no dużo tak. podział. No tak, dlatego właśnie starałem się jakoś tak to ująć, że. N, no. Ale okay. Tak, właśnie te, te wszystkie cechy, o których najprawdopodobniej będziemy mówić jeszcze, je należy również właściwie rozumieć. Mm -hmm. Bo mm, chociażby jedna z cech proroka jest to, że to, co mówi, się spełnia. Mm -hmm. Mm -hmm. No bo no, po no to ciężko. to mówi. No. no bo po to to mówi, nie? No to. Nie tylko po to, żeby straszyć czy coś, tylko on mówi, bo tak faktycznie ma się dziać. Natomiast Jeremiasz Chyba, jeszcze... że, chyba że mówi proroctwa warunkowe, jak na przykład. No, no właśnie, dlatego mówię, że to Dobra. należy dobrze rozumieć, bo mhm. zdarzają się takie sytuacje, jak jak Bóg wziął proroka Jeremiasza, zaprowadzi... mówi, idź do garncarza. Nie? I tam on miał zobaczyć, jak on lepi garnek, no ale coś tam nie wyszło. No to zmiął i ulepił coś innego z tego. I tam dalej jest komentarz Boży do tego. Tak, i ja. Mówię ci, że będę ci błogosławił, ale za to, że grzeszysz, jakby. No to przestaję ci błogosławić. Mhm. Tak? Obiecywałem, mhm. ale nie mogę dotrzymać, bo, mhm. bo, no bo ci to szkodzi. Tak? I w drugą stronę. Obiecywałem, że zostaniesz przeklęty, ale kiedy ty się nawracasz, ja nie, wy nie wykonam tej tej tobie żadnej krzywdy, tak bo mhm. idziesz w dobrą stronę. Więc ym, również wiele proroctw w Biblii się nie spełniło. No chwała Bogu za to, że się nie spełniło. No i za niektóre szkoda, że się nie spełniło. Mhm. Dlatego, że naród izraelski albo grzeszył, albo właśnie nawracał się. Więc to również trzeba dobrze rozumieć. Tak. A jakie jeszcze rzeczy, które byłyby wskazane, żeby o nich wiedzieć, żeby rozpoznać proroka. Dla mnie tutaj jeszcze co do świętości życia bym powiedział, do, do tego co Marcin, ty mówiłeś o po owocach ich poznamy, nie? To tu jeszcze Piotr, w drugim liście Piotra jest napisane, że albowiem z woli ludzkiej, nie z woli ludzkiej powstawały prostwa. to jakby duchem świętym niesieni przemawiali święci mężowie. Kurczę, nie, nie działa. No w skutu, no to, to jest jakiś kabaret w tym, wiecie. No no po prostu musi być, ja wiem, po prostu ten zegarek w tym momencie będzie sprawiał wrażenie takiego, nie wiem, urozmaicenia dla słuchaczy, że ciekawe kiedy, o, kiedy, kiedy on ich wystraszy, ciekawe kiedy ich wystraszy. <grym> A ile do końca? minut, już mniej więcej zostało? Kiedy A... się powinien wyłączyć? No, zadzwonił po 15 minutach dopiero, widzisz masz jeszcze tak? pół godziny. No. Naprawdę? Tak. Elegancko. No dobrze, <grym> no to idziemy No widzisz, dalej. dlatego zestresował cię. <grym> no... <grym> Dobrze, więc y, tu jest nazwane święci mężowie. Oczywiście, co rozumiemy pod definicją święci mężowie, tak bo też w chrześcijaństwie mogą być różne zrozumienie tego fragmentu. Niektórzy mogą myśleć, że to są ludzie, którzy po prostu nie popełniają żadnego błędu, y, po prostu nieskazitelni, czyści, y, ale wielu proroków Biblii było no nie było takich świętych, że aureolka im się świeciła nad głową tak popełniali błędy. Mm -hmm. nie? Czy to Mojżesz, czy, czy inni, którzy też prorokowali, a zdarzało się im popełniać błędy? Jeśli mogę jeszcze do, wrócić do jednego punktu, mianowicie do tych spełnionych e, proroctw, e, ponieważ e, ja nie mogę wyleciało mi z głowy, wybaczcie. No, tak się wsłuchałem w Piotra. I mi wyleciało z głowy, ale czekajcie. Jak... Aha, już wiem. Dobra, chciałem powiedzieć, <noise> chciałem powiedzieć to, że niejednokrotnie, kiedy ludzie myślą o prorokach, to myślą o osobach, które przepowiadają przyszłość, mhm. prawda? I oczywiście to była jakaś część działalności proroków, jednak nie można ograniczyć ich tylko do przepowiadania przeszłości, bo są tacy prorocy, którzy praktycznie no, nic nie przepowiedzieli. Odnośnie przyszłości. Yy, I trzeba też powiedzieć, że dużą, jakby częścią e, prorokowania y, to było. Yy. Może Objawianie nawet... woli Bożej? Objawianie Bo Bożej woli. Ja może tutaj nawet mm -hmm. przytoczę ten fragment, który apostoł Paweł właśnie w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale m, napisał. Tak, On napisał, kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu, kto językami mówi tylko, si mm -hmm. tylko siebie buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. No nie, no właśnie, więc apostoł Paweł nawet tutaj nie mówi nic o przyszłości, no, mhm. no nie o przepowiadaniu przyszłości, ale właśnie mówił, że ten dar jakby służy ku zbudowaniu, napominaniu, pocieszaniu. I ja generalnie, tak bym jeszcze wspomniał, że w Starym Testamencie prorocy Mieli też na siebie jakby taką inną nazwę, ludzie nazywali ich widzącymi, prawda? I, mm -hmm. Czyli jasno-widzącymi, tak? ale generalnie widzącymi. I dlatego, że jakby oni no, widzieli więcej, tak? Oni widzieli rzeczywistość z Bożej perspektywy, oni widzieli y, prawdziwy stan człowieka, prawda? Co on tam naprawdę ma w sercu i tak dalej, kiedy Bóg im to objawiał, no, nie. Mhm. Natomiast y, oni po prostu widzieli rzeczywistość tak, jak ją widzi, widzi Bóg. Dlatego na przykład, kiedy Księga Apokalipsy, no nie będziemy o tym teraz mówić, tak? ale zapowiada na przykład um, jakieś instytucje, które będą podziwiane przez ludzi, natomiast Apokalipsa nazywa to nierządnicą na przykład, no nie? Mhm. Że wszyscy opisuje, że ludzie będą szli w podziwie za tym, no nie? A Biblia na przykład nazywa to bestią, nie? Więc jakby prorocy nazywali rzeczy po imieniu. Oni właśnie widzieli to, to jak widzi Bóg, i oni też odpowiednio potrafili wtedy za, zareagować no nie. I dlatego dlatego, właśnie to jest to, nie? Że, że wydaje mi się, że ten dar jest bardzo potrzebny w każdym czasie. Nie? Żeby po prostu. Nieraz rzeczywistość potrafi być taka rozmydlona, rozmazana, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo kto ma rację, jaka jest ta właściwa droga, jaka jest Boża Wola w konkretnym właśnie e, sytuacji, w momencie. Natomiast przez dar proroctwa e, przychodzi światło, no nie? I, i, I jakby możemy zobaczyć, aha, to jest Boża Wola, nie? E, tak Bóg patrzy na tą sytuację, tak powinniśmy zareagować. Bo bez tego, to powiedzmy sobie szczerze, bez tego daru proroctwa e, jesteśmy jak dzieci we mgle, no nie? No oczywiście Biblia to też dar proroctwa. No nie? Dzięki Biblii też mamy światło, ale niejednokrotnie pojawiają się nowe sytuacje, nowe okoliczności. I ja wam mówię szczerze, że bardzo chciałbym w niektórych sytuacjach, żeby dar proroctwa się objawiał. Nie? Hmm. No, no, bo... mi... no, no śmiało. Bo właśnie wydaje mi się, że bardzo ważną kwestią, którą powiedziałeś i które warto jest właśnie podkreślenie, jest to, że zdarzają się właśnie nowe sytuacje, w których nie za bardzo wiemy, jak sobie poradzić. I to po raz kolejny wskazuje na cel darów ducha. One nie, są, one nie muszą być zawsze w takiej samej intensywności, nie muszą być zawsze te same, w każdym momencie dawane, bo nie zawsze prorok był potrzebny. Przecież między Starym a Nowym Testamentem mamy dobrych kilka wieków, kiedy nie mamy właśnie sprawozdanych mm. w Piśmie, żeby był jakikolwiek prorok, prawda? No, od Malachiasza do Jezusa 400 lat. Dokładnie. I dopiero potem mamy Jana Chrzciciela, też ciekawego proroka, który no, też taki był specyficzny, może żadnych, żadnych cudów nie, nie wykonywał i tak dalej, mm. a tylko opowiadał, zwracał uwagę na, na Jezusa, który ma przyjść. Więc tak samo w pewnych elementach, w pewnych okresach historii nie, musi, nie musiał Bóg, zdecydował, że nie musiał występować pewien prorok, bo lud miał dość na objawieniu, w Piśmie Świętym, lud miał, lud miał dość na objawieniu, które pochodziło od nauczycieli czy od innych ludzi. I w pewnych momentach ten prorok przychodził, który Bóg uznał za ważny, na przykład nie wiem, kiedy historia była na jakimś zakręcie, kiedy ktoś się pogubił i w inny sposób, nie, tylko przez proroka, nie mogło być to rozwiązane. Czy... Albo, albo w momencie, kiedy lud, lud miał wystarczająco światła, żeby iść w dobrą stronę, albo lud był tak nomrny, że albo nie tak. było co do niego mówić, nie? że nic by się nie zmieniło. Bóg też milczał czasem z powodu właśnie grzechu, bo nie było sensu mówić. No, ale chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co ty, Marcin, mówiłeś. Pierwsze do fragmentu, który przeczytałeś, że mówi ku zbudowaniu, mhm. napomnieniu i pocieszeniu. Jakby to jest ważne, żeby wiedzieć o tym, że on przychodzi, napomina i pociesza. Mm -hmm. I że prorok zawsze powinien nieść ze sobą pozytywny aspekt y, poselstwa. Nawet jeżeli on przychodził i w, i w imieniu Boga i ganił, że jeżeli się nie zmienicie, to stanie się to i to, y, to zawsze było pozytywne, ale jeśli byście się zmienili, to to będzie tak. O, oprócz Jonasza. Ale nie wiem, czy Jonasz jest dobrym autorytetem, żeby do, do, do naśladowania. Kto nie wie, zachęcamy do przeczytania księgi Jonasza. Wszystko w księdze Jonasza jest posłuszne oprócz Jonasza, który jest Bożym prorokiem, więc nie wiem, czy jest dobrym, do, dobrym naśladowcą. Natomiast większość proroc wniesie ze sobą pozytywny aspekt, i warto o tym wiedzieć. Bo wielu właśnie, którzy się nie ma prorokami, to są tacy ludzie, którzy czarodzą i ganią, ganią, po prostu wszystko ganią. Nie? Okay, I z tego można wziąć coś dobrego ale niekoniecznie jest to Boży prorok. Dobrze. Mówiliśmy o spełnieniu się proroka, a jeszcze do znaków i cudów chciałem się odnieść, co mówiłeś Piotruś, bo mi się przypomniało, że mhm. właśnie Jan Chrzciciel z jednej strony właśnie prorokowi mogą, y, 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 mogą towarzyszyć cuda, mhm. ale to nie musi tak być. Właśnie Jan Chrzciciel z tego dowodem, który y, żadnego cudu nigdy nie dokonał, a jest nazwany y, jest nazwany prorokiem. Mm -hmm. No. I też w przyszłości, nie znaczy, że zapowiedział przyjście Jezusa. Okay. Tak. Mm. Jest jeszcze jeden ważny aspekt w pierwszym liście Jana, żeby. Yy... Umiłowani. Nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznajecie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Mhm. Więc również trzeba uznać, że cały ten aspekt tak że gdzie był Jezus przyszedł po co Jezus ten aspekt misyjny Jezusa i że faktycznie on był i że był w ciele więc to też jest dowodem No dobrze ale tak jak mówiliśmy sobie o tych dowodach generalnie one są takie są ale nie są takie że można się ich uchwycić po prostu już wszystko wiemy Cykl, widzimy, czy ktoś jest prorokiem, czy nie. No bo to święte życie, ale popełniają błędy. No bo tu y, mogą występować cuda, ale nie muszą. No musi się spełnić to, co przepowiada, no, ale niekoniecznie. Y, no i tak, wszystkie te, te argumenty, które wymienialiśmy, one są, one są ważne do wzięcia pod uwagę, ale one nie są takie. Takie natychmiastowe, to są one tak rozciągnięte w czasie, trzeba to badać, prawda? Tak. A nie są tak, że patrzysz i wiesz. Tak, nie są takie oczywiste, taką siatką, którą narzucamy na, na danego <grym> człowieka i widzimy, że jest tak czy nie tak. Chyba, że patrzymy już z perspektywy historii. Ale, no to, zwróćcie, to ale właśnie zwróćcie uwagę, że w Starym Testamencie Izraelici też mieli bardzo często... Problem, żeby rozpoznać proroka w swoim no tak. czasie, no nie? Później, jakby te księgi, nawet tych niemodnych nie, 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 nie proroków, jak nie wiem, Jeremiasz, jak najbardziej zostały przyjęte, no nie, ale w czasie, kiedy on działał, no, nie bardzo. To też mi w ogóle pokazuje, że bycie prorokiem, chyba, jest dosyć Trudne, no. bo, bo oczywiście, prawda, dzisiaj szanujemy i tak dalej, wczytujemy w te, się w te księgi, ale on mówił wtedy takie rzeczy, które były po prostu totalnie przeciwne prądom myślowym, mm -hmm. woli ludzkiej. No nie? On szedł na przekór temu nie? i mówił: Bóg Bóg inaczej chce was prowadzić. Nie? I, I ludzie oczywiście nie podobało im się to, walczyli z tym, no i nieraz wiemy, że prorocy kończyli tak jak kończyli. Dlatego że prorocy też byli powołani właśnie w trudnych momentach. Mm -hmm. Właśnie do trudnych zadań, nie? Bo tak pisma były tym naturalnym kreowaniem sumienia, postaw, ale kiedy gdzieś szykowało się odstępstwo czy trudniejszy moment, to właśnie prorok przychodził i był tym słowem wypowiedzianym, tym żywym człowiekiem, który miał napomnieć, tym mocniejszym argumentem. I tym trudniejszym to dla niego było zadaniem, żeby, żeby wykonać, bo nigdy prorok nie przychodził sobie w takim momencie bardzo lajtowym, że nic się nie dzieje i ja to teraz jakby z wami. Pobiesiaduje, tak? To przeważnie przychodził w trudnych momentach. Choć też, choć tacy się też zdarzali, prawda? Tak sobie w obrotach teraz pomyślałem, że w sensie nie jest wiadomo jakoś tam y, burzyć jakieś, y, jakiejś tam linii narracyjnej. <grym> Natomiast tak mi, się, tak mi się tylko przypomniało, no nie wiem, Samuel. Okej, okay, on też nie miał, nie można powiedzieć, że jego całe życie było proste, nie? Ale kiedy tam y, najpierw namaścił y, y, Dawida i potem po Samuelu był y, prorok Natan, tak? Y, no to Okresy rządów Dawida przez duży czas były tak bardzo pozytywnie odbierane i interpretowane. Okej, okay, był ten podstawowy błąd Dawida, który musiał właśnie na ten mu, mu wypomnieć. Natomiast no, warto też właśnie zwrócić uwagę na to, że nie zawsze, po prostu nie zawsze, było tak, że jak prorok, to tylko Musi być masakra, choć to było... Jakbym czy... miał później i zganić dwa razy w swoim życiu króla, to już by mi wystarczyło. No, no właśnie. A z kolei no, tak. Samuel też musiał, może nie króla, bo wtedy jeszcze nie było, mhm. ale kapłana, no. sędziwego kapłana no. Pójść i zganić, no. No tak, tak. Na pewno Samuel miał wiele dni, w którym żył sobie spokojnie. To się zgadzam z 100%. Ale to był powołany na tron, żeby właśnie czuwać, tak? Czuwać mhm. i być tym głosem Boga. I właśnie w tych trudnych momentach, kiedy król dopuszczał się trudnych rzeczy, czy, czy, czy kapłan, tak, to on, on właśnie jakby tutaj miał być tym głosem. Dobra, ale y, trzy rzeczy na koniec, które tyczą się. Właśnie jeszcze stricte już samego proroka i tego, jak on otrzymuje widzenie. Mhm. E, bo to jest rzecz, której nie da się podrobić i nie da się o, o, oszukać. I właśnie zaraz sobie przeczytam, o co, o, co, o co chodzi, ale może ja, ja przeczytam pierwsze. Mm, no akurat to się da oszukać, ale generalnie e, prorok podczas widzenia, mm, księga Daniela, daje nam takie. Mm, takie wskazówki. Daniel opisuje: Zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się nie do poznania i nie miałem żadnej siły. Usłyszałem dźwięk jego słów, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą ku ziemi. A oto coś, jakby ręka ludzka dotknęła moich warg, wtedy otworzyłem usta i przemówiłem. I Taka sekwencja pojawia się ki kilkukrotnie w, w Biblii, właśnie dotycząca szczególnych widzeń, które prorok posiadał, tak? Czyli w momencie, kiedy spotykał się z Bogiem, on tracił swoją siłę, ale wsparty Bożą siłą, on jakby dalej funkcjonował i mógł odebrać dane poselstwo, które, które wiadomość, którą, którą Bóg, Bóg dla niego miał, i właśnie to jest, no wiadomo, że to można podrobić, ktoś może paść, potem powiedzieć tak, miałem widzenie, ale generalnie to jest również ważne, żeby wiedzieć tak, że tak to jest naturalne dla proroka. Znaczy to nie jest naturalne, <laughs> ale tak prorok ma, doświadcza takich rzeczy i to jest, to jest normalne. Podobnie było w, na początku Księgi Apokalipsy, prawda? W pierwszym rozdziale apostoł Jan też padł na twarz. Ale właśnie to jest też dla mnie ważny szczegół. Wiecie, że prorocy, kiedy otrzymywali właśnie widzenie, padali na twarz, prawda? Szli, do, jakby przewracali się do przodu. To też, prawda, w wyrazie tego, wiecie, tej chwały, z którą się zderzali. Natomiast to też jest ciekawe, ponieważ są różne charyzmatyczne ruchy w dzisiejszych czasach, kiedy różne rzeczy się dzieją co nazywane jest jakby, wiecie, no, działaniem Ducha Świętego. Ale to też jest właśnie ciekawe, że wielokrotnie, jak miałem okazję gdzieś tam oglądać różne rzeczy na internecie, to raczej widziałem, że ludzie padają do tyłu, prawda? Że coś ich tam, bum, ktoś tam machnął ręką, krzyknął i tak dalej i ludzie padają do tyłu. Natomiast można zobaczyć, że w, w, kiedy od Boga było widzenie ludzie padali do przodu szczegół ale ważny <grym> tak szczegół ale ważny <grym> co jeszcze dla mnie jakbyśmy dalej czytali ten werset ten hmm? fragment z księgi Daniela no to w 17 wersecie jest kolejny kolejny element a zresztą yy, może od 16. A oto, jak to, bo to czytałeś też, Piotruś, yy, a oto, jakby ręka ludzka dotknęła moich warg, wtedy otworzyłem usta i przemówiłem, i powiedziałem do tego, który stał przede mną, Panie mój, w czasie zjawiska opadły mnie boleści i nie miałem żadnej siły. 17. werset. Jakże może taki sługa, mojego pana, jak ja, rozmawiać z takim panem jak ty, gdy teraz nie mam siły, czyli zwrócenie na te, wcześ na wcześniejsze, na te wcześniejsze elementy i nie ma we mnie tchu? Mhm. Mm to już chyba dość ciężko podrobno Tak, co jest zwrotem, nie oddycham. Mm -hmm. Nie no tak. I to jest w ogóle też tak w takim połączeniu takie dość interesujące. No bo z jednej strony on mówi, ale nie oddycha, nie ma siły, ale no to jest pewnego rodzaju. Mam też wrażenie, że gdybym miał być świadkiem czegoś takiego, to na pewno nie jest to przyjemne, ale też właśnie pewnego rodzaju właśnie takie nienaturalne, nadnaturalne, straszne. Właśnie, bo z, dlatego też o tym rozmawiamy, bo to jest y, częścią Biblii, częścią chrześcijaństwa, która dzisiaj jest tak niepopularna, że aż, aż straszna, aż, aż dziwna, mhm. aż taka, mhm. taka nienasza. Nie? I, mm, I dlatego warto jest wiedzieć, bo gdyby Bóg powołał jakiegoś proroka, to to jest jedna z rzeczy, której nie da się podrobić. tak? Mhm. Człowiek pada i nie oddycha. Mhm. Ym, więc warto to wiedzieć, mm, to ja jeszcze tutaj tą jedną rzecz przytoczę, dobra? Mhm. To jest w, w Księdze Liczb w 24 rozdziale, 4 wersecie są słowa Słowo tego, który słyszy słowa Boga, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Mhm. To też jest ciekawe, prawda? Bo coś widzi. No mhm. właśnie, także... Bo to też można rozróżnić, jak się czyta, też Księgę Liczb, ale tam w dwunastym rozdziale to tam jest powiedziane: Rzekł Pan: Słuchajcie moich słów, jeżeli jest u Was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do Niego we śnie. Czyli można zobaczyć, że Bóg zarówno prorokom daje widzenia, czyli no, jakby nie śpią, tak. Ale, ale coś tam sobie robią i nagle wpadają w zachwycenie. W zachwycenie, po prostu so, so, zostaje, zostają przeniesieni gdzieś w, w, w... Ciało jakby jest cały czas tutaj, gdzie jest, ale, ale w wizji są gdzieś przeniesieni. Tak? Bóg im pokazuje różne rzeczy. No właśnie i można zobaczyć, że przy tej okazji też oni mieli otwarte oczy. No bo czasami Bóg tak. przemawiał do nich we śnie, prawda? Spali sobie i, i przez sny Bóg do nich przemawiał. nie? Tak, jeżeli ten temat u Państwa wzbudził jakieś kontrowersje bądź jakieś dodatkowe pytanie, to sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji i w formie podcastu będziemy próbować się odnieść do Państwa pytań, dylematów, ale. E... Mogę ci zadać pytanie, bo tak mówisz, a ja się zastanawiam, jak my to mamy zrobić, bo zawsze też mówisz, że w, y, y, gdzieś tam w tym y, będzie link podany do Można opis do Spotify. edytować Można opis edytować. Aha, więc bo... spoko będzie można dokładać kolejne odcinki, jak ludzie będą pytać. Ta, tak, tak. okej, okay, bo ja się wybaczcie. <laughs> ja się zawsze <laughs> zastanawiam, jak, jak my to zrobimy. Spokojnie Marcin, dogadamy się. Dogadamy <laughs> się z Państwem i, i spróbujemy wyjść naprzeciw. Mamy na, również nadzieję, że ten odcinek. E, w jakiś sposób e, chociaż nieprosty i trudny, i trochę może nawet dziwny, to będzie to. Taki będzie oswojeniem z tym tematem, a przede hmm. wszystkim właśnie takim filtrem, dzięki któremu może łatwiej będzie e, ocenić e, oryginał od podróbki, od tego, kto faktycznie został powołany na proroka, od tego, który by się nim mienił z różnych powodów. Ktoś może chcieć udawać proroka. Więc ten frag te, te, te fragmenty, które przytoczyliśmy, zachęcamy do przeanalizowania jeszcze osobiście. A ja Wam bardzo dziękuję za, za kolejną rozmowę i zapraszamy do kolejnego odcinka. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki, chłopaki.